Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku z Party Hard. Bardzo mnie cieszy odbiór tej serii, bardzo mnie cieszą wszystkie wasze komentarze i łapki i dają powera na dalszą tutaj naszą drogę. Słuchajcie, no ostatnio musiałam, jak wiem, patrzeć tę imprezę przejść jeszcze raz. Dlatego też wynik mógł być różny, jeżeli chodzi o podsumowanie, natomiast mam nadzieję, że tym razem impreza druga nam pyknie. Zobaczymy, czy nam się uda przejść tutaj za pierwszym razem. Dobra. Zaczniemy sobie tak. Garaż sobie mogę już tworzyć. Walizkę z ciuchami zgarnąć. Tam już kogoś będą zgarniać, dobra. Ja trochę ich jeszcze za mało, żeby puszczać furę. Dobrze, że tamty przez okno nie zobaczył. Jest w ostatniej chwili, nie? No ale jak sama wlazła, to jeśli czy pies nie będę, ten leży pijany, to może go przenieśmy na przykład tutaj. Aj, właśnie gdzie chciałam go trupić. Czemu on mnie bija? No dobra. Albo w sumie. No przejdź, przejdź. Aj. Fuck, ale się przyblokowałam. W sumie to. Nie mogę z tego telefonu zadzwonić. Zobaczmy, co nam przyjedzie. Tak, przyjechał seryjny morderca, który kiedyś mnie zabił. Trzeba na niego uważać. Potrzeba mi, żeby ten na dole się stąd ewakuował. Czekajcie, bo tu nam seryjniaczek idzie. Nie. Aha, tamten dom śpi, to go trzeba ciachnąć. Martwię się, że kuźwa przyjdzie sobie koło tego gościa, on mnie piłą ciachnie, nie? Bo mi się gdzie w główce upitoli.
Dobra, ten przysnął. To zazwyczaj nie reaguje, nie wiem, czym to jest spowodowane. Jak tu nikt nie leży, to ja sobie te ciała pochowam. Mam nadzieję, że zdążę. Nie chciałam brać kurczaka. Czy wy widzicie, co przebiega właśnie dołem ekranu? Co? Leżyku, nara. Dobra, zostało nam 6 osób. Może jako tako dam radę. Chodźcie mi, żeby tego trzasnąć. Nikt nie zauważył. Dobra, zostało 5 osób. Ci się rozleźli. Dobra, idziemy za tym. Skitrany. Dobra, teraz czas na tego. Stój. Nie no, może już tam pójdę, go wrzucę. Zawsze jakieś tam punkty, nie? Za skitranie ciała. Teraz czas na użycie motorku. To nam jeden wylezie. Nic z was się nie przejął motorem? Naprawdę? Coś to za lipa. No dobra. To czas na wersję party hardową. Dęsku. No i właśnie o to mi chodzi. Możesz się kurwa zatrzymać, nie będę cię gonić przez 3 dni. Dziękuję. Gdzieś już polas. Ku targu, no. Chodź. Narka. I narka. Piekło! Za pierwszym razem, drodzy Państwo. 9 minut. They took me off the case after what happened with Katie. But let's just say it was keeping up to speed by other means. Ale oni cię odsunęli od sprawy po pierwszym morderstwie, znaczy po pierwszym imprezie, więc tak. Unofficially keep me informed. It seemed obvious to me that this was just the beginning. And I had Las Vegas down as one of the contenders for the next attack. Of course, the problem is that Las Vegas is one hell of a landmass to keep a watchful eye over. The kicker is that he was spotted leaving the scene on the shuttle bus. Goddamn bus! So you're saying the perpetrator was calm, even after what he'd just done? I'm saying this guy was a fucking psycho. Please, Mr. West, try to stay professional. You're a funny guy. Either way, still don't know how he evaded the entire police. Przed nami impreza trzecia, to jest... Bo jest.
To jest ostatnia impreza, którą ja przeszłam, znaczy w którą w ogóle grałam. Jak widzicie, się przemieszczamy. Wejdziemy do kasyna, wam ją pokażę, bo tak jak obiecałam, jedna impreza na odcinek. Czy się uda za pierwszym razem, czy się nie uda? Jak się nie uda, to wtedy drugi raz, ale właśnie nam się udało za pierwszym, więc myślę, że całkiem spoko. Dobra, misiaczki, myślę, że niedługo kolejny party hard. Mam nadzieję, że ten odcinek również wam się podobał, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam, Skina, trzymajcie się, cześć!